Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam w Adwencie. Stajemy przed dobrym Bogiem i dzisiaj Ewangelia mówi o wierze człowieka, który jest spoza, czyli o wierze setnika. Jezus powiedział do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary jak u setnika. U nikogo w Izraelu. Bardzo mocne słowa, które nas wprowadzają w Adwent i pokazują, że rozpoznają Jezusa ci, którzy nie są od nas, którzy nie są ze świątyni. O tym mówi Betlejem, o tym mówi cały Adwent, całe przygotowanie do Bożego Narodzenia. To właśnie w Betlejem Jezus jest nieprzyjęty, święta rodzina jest nieprzyjęta, nie ma dla nich miejsca. Później to właśnie świątynia nie rozpoznaje. Ci, którzy tam są często, a ci, którzy pasterze, ci, którzy przychodzą z daleka, oni rozpoznają Jezusa. Potrzebujemy przez cały Adwent, jako ludzie wierzący, nabierać smaku Bożego. Po to są postanowienia, po to są różne praktyki duchowe, które wykonujemy, żeby nasz smak wyostrzyć, żeby być tym, który czeka, który oczekuje. To jest w teorii bardzo fajne, ale w sercu, żeby to zeszło do naszego serca, że ja mam serce czekające, oczekujące Boga, tego potrzebujemy. Zachęcam, zrób postanowienia. To mogą być proste rzeczy, niekoniecznie jedzenie. Zrób takie postanowienie. Chcę codziennie prosić o Ducha Świętego od samego rana. Chcę codziennie czytać Biblię przez 10 minut. Chcę się zatrzymać na tym, że Bóg wypełnia moje serce, że On jest we mnie. Niech te światełka, to może być Twoje postanowienie, światełka dookoła w różnych sklepach, niech mi mówią, że Bóg jest światłem, które ja noszę w sobie. Zachęcam, żeby postanowienia adwentowe prowadziły do naszego serca, żebyśmy w sercu poznawali, że tam jest Chrystus, że On jest w nas. Pomyślmy o tym i błogosławię Wam z całego serca. Idźmy za Bogiem. Niech Adwent będzie pięknym, niech się rozświetla w naszym sercu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteśmy razem, że też Adwent możemy przeżyć razem. I zapraszam, żebyśmy się pomodlili utworem mocnym duchu Światło. Tutaj on jest, możemy go kliknąć. Wołaj o światło, wołaj o Ducha Świętego, o nowe życie w Panu. Do zobaczenia.